Myślę, że jednak tematy, o które zapytaliśmy w referendum, bo one dotyczą bardzo wrażliwych kwestii, o które Polacy się troszczą i o których dyskutują. My to wiemy właśnie z tych spotkań, o których przed chwilą też wspomniałem, że Polacy są zatroskani o bezpieczeństwo socjalne, o bezpieczeństwo ekonomiczne, o bezpieczeństwo takie zewnętrzne, militarne. W związku z wojną, która się już toczy właściwie 9 lat, ale z taką pełną intensywnością od 1,5 roku za naszą wschodnią granicą. I to są problemy, które realnie ich interesują i woleliby, żeby nie było jakiejś gwałtownej zmiany polityki, moim zdaniem dobrej, które my w tych sprawach prowadzimy. Dlatego chcą na te pytania odpowiedzieć. I myślę, że to są najważniejsze pytania.